Jutro ważny mecz. Biało-czarni zagrają w Kielcach z San Marino. Polacy mają szansę na rehabilitację w oczach kibiców. Wszystko teraz zależy od biało-czerwonych. Rożek. Długa piłka, dobre podanie do Roberta Lewandowskiego. Ten utrzymał się przy piłce, wyłożenie piłki i mamy bramkę! Ale jest początek, marzenie! Boguski z strzelcem gola! To jest 26. sekunda spotkania. Palce lizać akcja. Czyli można tak grać znakomicie w tempo, piłkę w pole karne. Wydaje mi się, że jeszcze obrońcy San Marino byli na starut w Krakowie przy tej sytuacji. Popatrzmy, prześledźmy, Andrzej, oddaję Ci głos. Tak, znakomicie Robert Lewandowski przedarł się tą stroną. Właściwie w ciemno dośrodkował, nie widział na pewno, że Boguski tam wbiegał, ale ten znakomicie wyczuł intencję Roberta Lewandowskiego i znalazł się znakomicie przed bramkarzem. Zaczęło się jak marzenie, proszę Państwa. W 26. sekundzie prowadzimy z San Marino 1-0 i nie jest to prima aprilis. Premier Donald Tusk ostrzegł Instytut Pamięci Narodowej, że jeśli nie będzie to instytucja neutralna i będzie wykonywała polityczne zlecenia, wtedy skończą się pieniądze. Dziś odpowiedział sam prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Ja bym na miejscu Lecha Wałęsy też raczej do Chorwacji się przeniósł, biorąc pod uwagę, że jego stać na to, żeby spędzać te lata, które ma w tej chwili przed sobą w ciepłych... To oczywiście był komentarz publicysty Macieja Łętowskiego do słów Janusza Kurtyki. Będziemy jeszcze powracać. Nie musisz nic robić, wystarczy, że o tym pomyślisz. Japońscy naukowcy stworzyli robota, który wykonuje polecenia wydane w myślach. Asimo, bo tak nazywa się dziecko naukowców z Tokio, potrafi czytać w głowie swojego właściciela. Procedura nie jest oczywiście prosta. Najpierw człowiekowi należy założyć specjalny kask, który pozwoli obserwować aktywność mózgu. A jak Państwo widzą, to skomplikowana czynność. Potem wystarczy pomyśleć, co robot ma zrobić, czyli wyobrazić sobie na przykład, że podnosimy rękę, a Asimo wykona polecenie. Sterowany myślami robot to dopiero prototyp. Japończycy wierzą jednak, że za kilkanaście lat nowe wersje Asimo będą idealną pomocą domową dla milionów emerytów. To może się jednak załapie. Dobrze by było. Setki mieszkańców Melbourne padło dziś ofiarą pryma aprilisowego żartu. Gdy Australijczycy obudzili się, zobaczyli, że ich samochody są szczelnie owinięte folią do pakowania. Dowcip nie mógł być dziełem jednej osoby, bo zapakowanych aut było około 200. Ofiary nie były szczególnie obrażone. Duża część właścicieli potraktowała dowcip z uśmiechem. W sumie nie było o co się obrażać, bo do każdego opakowania dołączono kartkę z życzeniami. A to gol, który robi furorę w internecie. Gra Krzo Ostrowiec z Ruchem Wysokie Mazowieckie. Była 89. minuta meczu. Próbowałem wrzucać, że tak powiem, z połowy boiska, bo nic innego nie można zrobić. Jak gdybym powiedział, że mierzyłem z połowy boiska, to bym skłamał. No niestety, bramkarz wyszedł na 7. metr, udało się go przerobować. Takie bramki można oglądać wiele razy. Niech i z San Marino wpadnie choćby taki, ale zwycięski gol. Zaczynamy od ulicy Sezamkowej, która jest zaangażowana politycznie. Elmo i Wielki Ptak podnoszą na duchu żołnierzy, którzy odnieśli rany w Iraku. Postaciom ze słynnego show towarzyszą dzieci. Zaraz, mam nadzieję, zobaczymy to show, więc spróbujmy jeszcze raz. Wasilewski. Sosin, ostry kąt, Sosin, popatrzył, Sosin, aj! Pan Smolarek, jest szansa, jest 10. gol! No, poczekaliśmy, Marek Saganowski. Mamy historyczny wyczyn w wykonaniu biało-czerwonych. 8-0 z Luksemburgiem, 9-0 z Norwegią, a teraz 10-0 z San Marino.